Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie, to ja, Kamera, a dzisiaj chciałem wam zaprezentować drugi odcinek z serii Od Zera do YouTubera. Strzelcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję, bardzo mnie to motywuje do kolejnych filmów. Lecimy po 1500 subskrypcji, na 30 lajków zrobimy kolejny film z tej serii. Dzisiaj pokażę wam, jak dodać widżety do OBS-a, to znaczy alerty, liczniki subskrypcji i tak dalej, bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, jesteśmy już na głównej stronie mojego kanału. Ja by w ogóle zacząć coś robić, wchodzimy na najlepszą stronę, jaka istnieje, żeby robić coś takiego, czyli na streameamlabs.com. Wchodzimy na taką stronę, a następnie pokazuje nam się ich cała strona. Jest to taki, powiedzmy, OBS, ale jest to też ta strona. Dlatego, aby się zalogować, klikamy w tym miejscu zaloguj się. A następnie widzimy coś takiego, wybieramy sobie platformę, na jakiej będziemy streamować. Ja sobie wybiorę YouTube'a. A następnie mamy tutaj nasze konta, wy to macie zakryte, ale to są moje konta, także sobie wybieram. Dobra, jesteśmy już na naszym dashboardzie. Najważniejszą rzeczą, żeby jakoś widzowie byli pocieszeni, że na przykład subskrybują wasz kanał, wchodzimy sobie w tym miejscu w zakładkę pole powiadomień. I mamy tutaj masę różnych ciekawych rzeczy. Aby mieć alerty o subskrybentach, klikamy subskrybenci w tym miejscu. Ja tutaj mam poustawiane, ale wy sobie sami też możecie ustawić. Najważniejsze jest to, aby subscriber alerts było na włączone. Jak macie po angielsku, to możecie sobie tam przetłumaczyć. To tam gdzieś się ustawia, nie wiem gdzie. Ale to jakoś się ustawia. Także ma być to włączone. W tym miejscu też bardzo ważne, to co będzie się wam wyświetlało w OBS-ie. Także ja mam name, czyli nick, zasubskrybował kanał. No i oczywiście musimy wybrać jakiś obrazek, jakiś GIF. W tym miejscu klikamy sobie select image. No i Streamlabs przygotował nam kilka ciekawych GIF-ów, także możecie je sobie tutaj sami popatrzeć. To oczywiście wybrane. Tutaj oczywiście też dźwięk musicie wybrać. Ja mam własny dźwięk wybrany, ale oczywiście możecie własne dźwięki wybrać. Niestety nie mogę tego teraz załadować, więc nie pokażę wam, ale wejdźcie sobie sami i zobaczycie, że naprawdę masa różnych efektów jest dźwiękowi do wybrania, także sobie wybierzcie. No i musicie też głośność wybrać, czas trwania powiadomienia. Naprawdę dużo opcji jest, ale żeby to w ogóle przenieść do OBS-a, musimy kliknąć tutaj, czyli kopiuj, w tym miejscu, żeby skopiować ten adres URL. Także klikamy naszego OBS-a, stworzymy sobie scenę, powiedzmy będzie nagrywanie. No i dobra, kiedy mamy już OBS-a naszego tutaj włączonego, musimy wybrać sobie tutaj plusika, także klikamy sobie plusik, a następnie wybieramy przeglądarka. Dalej wpisujemy, jak to ma być napisane, powiedzmy, że będzie to odcinek. I w tym miejscu musimy to, co tutaj jest, usunąć. Tak, no i wpisać szerokość odpowiednią, czyli 1920 na 1080 u mnie, 1080 u was to może być też 720, w zależności jakie ustawienia wybraliście, klikamy OK. No i teraz postaramy się zobaczyć, czy to działa, także klikamy test subskrybenta. Jak widać, udało się, tylko za dużo chyba alertów na raz puściłem, ale oczywiście możecie to sobie sami dopasować, tykając za te rogi, po prostu możecie to sobie sami dopasować. No i dobra, to była pierwsza rzecz, jaką chciałem wam pokazać. Kolejną rzeczą, o której chciałem wspomnieć, jest licznik osób na streamie. Wchodzimy sobie w zakładkę wszystkie widżety, a następnie zjeżdżamy w dół, i mam viewer count, nie wiem jak to się czyta, a następnie polecam tutaj po prostu wszystko to zostawić, nic nie zmieniać, to po prostu
powinno być takie same, także klikamy także kopiuj, a następnie klikamy znowu sobie plusik przeglądarka. No i mamy nasz licznik subskrypcji, jedna... Co? Jaki licznik subskrypcji? Licznik osób. Bierzemy sobie te za tą ściankę, trzymamy Alt i po prostu sobie lewym przyciskiem. Dobra, trzecią i ostatnią rzeczą, jaką chciałem wam dzisiaj pokazać, jest licznik subskrypcji. Aby to zrobić, wchodzimy sobie na stronę, którą macie też podaną w opisie, czyli Social Blade, naprawdę bardzo fajna stronka. Klikamy sobie w socialblade.com. Musimy tutaj wkleić nasz link do kanału, dlatego ja już to zrobię. Wkleiłem mój link do kanału, wyszukujemy, mamy mój kanał. I teraz, my, aby wszystko ładnie zrobić, musimy kliknąć Live Subscriber Count. I mamy tutaj nasz licznik subskrypcji. Ja mam obecnie 1450 na moment, kiedy to nagrywam. No i teraz musimy sobie skopiować link, który mamy tutaj na górze. Także klikamy go. A następnie przechodzimy do OBS-a. No i znowu klikamy sobie przeglądarka. Będzie odcinek 3. Klikamy OK i teraz pokazuje nam się coś takiego. Jak temu zapobiec? Już wam mówię. Trzeba to zmniejszyć tak troszeczkę chociaż, a następnie klikamy po prostu sobie znowu z Altem. Proszę bardzo. Mamy to zrobione, bardzo ładny, fajny licznik, także mamy tutaj licznik, proszę bardzo, postawimy go sobie w tym. Pamiętajcie, że na stronie streamlabs.com macie różne inne też widżety niż ja pokazałem wam na odcinku. Mamy na przykład subscriber goal, czyli taki cel po prostu obserwujących subskrypcji, mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, na przykład słoik, jak ktoś ogląda mojego Twitcha, to wie, o co chodzi. Ale po prostu ja wam bardzo, bardzo polecam. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jak to oczywiście pamiętajcie o subskrypcji i lajku. Jest nim bardzo, bardzo milutko, jak to robicie, bo chciałbym dalej się rozwijać na YouTubie. Jeżeli chcecie, abym nagrał film o donate'ach, jak ustawić sobie donate'y, top donate i tak dalej, i tak dalej, strzelcie łapeczkę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć, cześć.